Jak się czujecie dzisiaj? That's very good. To bardzo dobrze. Okay, today I'd like to talk to you about cancer. Będziemy mówić dzisiaj na temat chorób nowotworowych. Cancer is a really big problem. Rak to naprawdę poważny problem. Cancer means rak oznacza your normal healthy cell is changing its character. Że wasza normalna komórka uległa jakiemuś przekształceniu, w szczególności jej charakter. Normal healthy cell behave normally. Normalna zdrowa komórka zachowuje się normalnie. But cancer cell does not behave normally. Ale komórka nowotworowa nie zachowuje się w taki normalny sposób. Because cancer cell is changed. Dlatego, że komórka rakowa ulega zmianie. Now, for the cell to change its character, aby komórka mogła zmienić swój charakter, what should change in the cell? Co w tej komórce powinno się zmienić? Genes, that's right. Geny, tak. Oh, you are very good now. Okay. Chwytacie yeah. Wszystko bardzo dobrze. So cancer means, tak więc rak, normal cell has changes in its gene. Oznacza, że zmieniają się geny w normalnych komórkach. Of course, almost all diseases have gene changes. Oczywiście w prawie przypadku wszystkich chorób dochodzi do takich zmian w genach. Today is a pretty good day to show you some pictures. Dzisiaj nie ma aż tak wiele słońca, więc będziemy chyba mogli let's look at the gene map. Zerknąć na zdjęcia i będą one lepiej widoczne. Spójrzmy jeszcze raz na mapę genomu. Okay. Human genome. To jest mapa ludzkiego genomu. The chromosome number one. To jest chromosom pierwszy. And chromosome number two. Drugi. Look at this gene is very interesting on chromosome number two. Popatrzcie na ten gen chromosomu numer 2, jest bardzo interesujący. So this gene controls your memory. Ten gen sprawuje kontrolę nad pamięcią. And everything has to do with your gene. I wszystko, co należy uczynić w przypadku takiego genu. Look at this. Popatrzcie na to. When this gene goes wrong, you have a Parkinson's disease. Gdy ten gen funkcjonuje nieprawidłowo, wtedy pojawia się choroba Parkinsona. And colon cancer. Również rak jelita grubego. Now, when you have this gene wrong, a gdy ten gen jest uszkodzony, you have epilepsy. Wtedy pojawia się epilepsja, padaczka. Yeah. When you have this gene problem, a gdy pojawiają się problemy z tym genem, you have diabetes. To wtedy może pojawić się cukrzyca. But this is type 1 diabetes. To jest cukrzyca pierwszego typu. That means a childhood diabetes. Czyli cukrzyca młodzieńcza. The adulthood diabetes is something to do with the resistance. Cukrzyca drugiego typu ma pewien związek z opornością. But the childhood diabetes is autoimmune disease. Natomiast choroba cukrzyca młodzieńcza ma związek z układem immunologicznym, jest chorobą autoimmunologiczną. We talked about autoimmune disease yesterday. Wczoraj mówiliśmy na temat chorób autoimmunologicznych. The child with this type 1 diabetes is usually they are very sensitive children. Dziecko z taką cukrzycą młodzieńczą zwykle jest dzieckiem takim bardzo wrażliwym. And that's why doctors cannot control them very easily. I to dlatego lekarze mają problemy, aby kontrolować stan ich zdrowia. But when I had this child with type 1 diabetes, gdy ja mam do czynienia z takim dzieckiem, które choruje na cukrzycę młodzieńczą, when I convinced the parents, i gdy udaje mi się przekonać ich rodziców takiego dziecka, and create a happy atmosphere, i ci rodzice stworzą temu dziecku taką szczęśliwą atmosferę. See, when child has incurable diseases, gdy dziecko choruje na taką nieuleczalną chorobę, many parents are depressed. Wtedy bardzo często rodzice znajdują się pod wpływem depresji and worried. I martwią się. That's very harmful for the children. A to z kolei wyrządza bardzo dużą krzywdę dziecku. Parents must be cheerful. Rodzice powinni być radośni. And parents must trust in God. I powinni ufać Bogu. You cannot ask children to trust God. It's not easy. Nie możecie prosić, aby dziecko ufało Bogu. To nie jest takie proste. So parents have to demonstrate. Tak więc rodzice najpierw muszą to zademonstrować. The trusting spirit. Pokazać takiego ducha ufności względem Boga. So whenever your children are sick, tak więc kiedykolwiek wasze dzieci są chore, parent has to sing a lot.
to wtedy rodzice muszą dużo śpiewać. Instead of mother, zamiast objawiać jakiś strach, lęk. If mother is afraid, gdy matka boi się, children become very afraid. Wtedy dziecko może bardzo się obawiać. Okay, and it is very important that the parent shows a confidence in God. Tak więc jest bardzo ważne, aby rodzice okazali taką ufność do Boga. Chromosom 17. When this thing goes wrong, gdy pojawiają się problemy w odniesieniu do tego gena, you have breast cancer. To wtedy pojawia się rak piersi. And we learned about this P53 gene. Uczyliśmy się już na temat tego P53. This gene produces tumor suppressor protein. Ten gen wytwarza coś takiego jak jak taki związek, który przeciwdziała nowotworowi. As long as you have this healthy P53 genes, i tak długo jak posiadacie ten gen P53 sprawny, you don't have cancer. To wtedy nie zachorujecie na raka. So it is very, very important to keep this gene healthy. Tak więc niezwykle ważne jest, aby ten gen był zdrowy. I'm going to tell you how you can keep this P53 gene healthy. I wyjaśnię wam, jak należy postępować, aby ten gen P53 był sprawny, okay, i zdrowy. That's very important. To jest bardzo ważne. Okay, you see here, if this gene goes wrong, jeśli pojawiają się problemy w przypadku tego, you gen, can have a pancreatic cancer. To wtedy może pojawić się rak trzustki. If this gene goes wrong, a jeśli w tym przypadku coś dzieje się nie tak, you can have a leukemia. To wtedy może pojawić się białaczka. Almost all diseases are due to the gene change. Tak więc prawie wszystkie choroby mają związek ze zmianami w genach. But particularly in case of cancer. Ale szczególnie w przypadku raka, we have more gene change. Zwykle dochodzi do większych zmian w genach. Okay, how can you have a gene change? Jak może dojść do zmiany w genach? The most common cause of gene change. Najbardziej taką powszechną przyczyną zmian w genach. Anybody knows? Ktoś może wie, jaka jest to przyczyna? Co jest główną przyczyną zmian w genach? Yeah, stress, that's right. Stres, oczywiście. Yeah. When you have a stress, gdy przeżywacie stres, you produce, to wtedy w waszym organizmie wytwarza się, you produce what? Co takiego? Oxygen free radical. Wolne rodniki tlenowe. Okay. Too much oxygen free radical. A gdy za dużo jest tych wolnych rodników tlenowych, to wtedy jest to bardzo niebezpieczne. Oxygen free radical is produced by every single cell you have. Wolne rodniki tlenowe są wytwarzane przez każdą pojedynczą komórkę, którą macie. You had breakfast? Powiedzmy, że spożywacie śniadanie. Right now you are producing oxygen free radical. To po spożytym śniadaniu teraz wytwarzane są w waszych organizmach wolne rodniki tlenowe. We all do that. We all produce oxygen free radical. I w organizmach nas wszystkich wytwarzane są te wolne rodniki. Okay. So the sugar comes into the mitochondria. Więc cukier wnika do mitochondriów. Oxygen comes into mitochondria. Również tlen wnika do mitochondriów. Then is clock. I wtedy pojawia się iskra. Then energy is produced. I uwalniana jest energia. Then in the meantime, oxygen free radical is produced. A w międzyczasie pojawiają się wolne rodniki tlenowe. Okay. This oxygen free radical te is wolne rodniki tlenowe is really damaging the cell. Są naprawdę czymś, co uszkadza komórkę. So oxygen free radical damaged ten wolny rodnik tlenowy uszkadza komórkę. Mitochondria uszkadza mitochondria. And oxygen free radical damages the cell membrane. I uszkadza również błonę komórkową. So it destroys and kills many cells. Tak więc w ten sposób zabija, niszczy wiele komórek. And that's why it accelerates your aging process. I to z kolei powoduje, że przyspieszony jest cały ten proces starzenia się. So if you're angry more. Tak więc gdy się złościcie często. If you're worried more. Gdy się zamartwiacie. And you're afraid more. Gdy boicie się coraz bardziej, you get older very fast. To wtedy bardzo szybko będziecie się starzeć. At same time, a w tym samym czasie, this oxygen free radical is damaging the gene. Ten wolny rodnik tlenowy uszkadza również geny. So it changes the gene. Tak więc zmienia strukturę genów. And it can cause cancer. I to może spowodować raka. Everybody believes that. Smoking causes lung cancer. Wszyscy wiedzą, że palenie papierosów może spowodować raka płuc. But you know,
that some smokers don't ever have a cancer. Ale przecież niektórzy palacze papierosów nie chorują na raka. Even though they smoke 3 and 4 packs a day. Pomimo tego, że palą nawet 3-4 paczki dziennie. They live 90s without getting cancer, fine. To mogą dożyć nawet 90 lat i nie chorują na raka płuc. Some people only smokes half of the pack a day. A są takie osoby, które palą powiedzmy pół paczki papierosów dziennie. And they get lung cancer. I zapadają na raka płuc. What is it? Is it bad luck? Czy to tu chodzi o szczęście? No, it is oxygen free radical. To w jednym i w drugim przypadku wolne rodniki tlenowe działają. Even though you only smoke 7 cigarettes a day. Nawet jeśli palicie 7 na przykład papierosów dziennie. But if you produce too much oxygen free radical. To jeśli wasz organizm wytwarza za dużo wolnych rodników tlenowych. And that person will have lung cancer. To wtedy nawet taka osoba może zapaść na raka płuc. But on the other hand, ale z drugiej strony, even though you're smoking 3-4 packs a day, nawet jeśli palicie 3-4 paczki dziennie papierosów, but if you're a happy person, i jeśli jesteście taką szczęśliwą, radosną osobą, you have hope, macie nadzieję, you have joy, radość, then you may not have lung cancer. To wtedy niekoniecznie zachorujecie na raka płuc. So, I don't want you to misunderstand me. Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. I'm not encouraging you to smoke cigarette. Ja nie zachęcam was do palenia papierosów. And some of people said. A niektórzy ludzie mogą powiedzieć. Okay, thank you, Dr. Lee. Dziękuję, doktorze Lee. I'm gonna smoke. Teraz mogę palić. I'm gonna be happy. I będę szczęśliwy przy tym. Well, that's good. No, to dobrze. But it'll be better. Ale lepiej byłoby. If you don't smoke and happy. Jeśli nie będziesz palić papierosów i będziesz szczęśliwy. Then you'll be very happy. To wtedy naprawdę będziesz szczęśliwy. Very healthy. Okay. I zdrowy. Look at this here. This is very interesting here. Popatrzcie na to zdjęcie. To jest bardzo interesujące. Oxygen free radical can go to this direction. Wolny rodnik tlenowy może udać się w tym kierunku. And destroy the cell. I niszczyć komórkę. And cause cancer. I spowodować raka. And make you older. I sprawić, że będziecie szybciej starzeć się. But oxygen free radical can also go to this direction. Ale wolny rodnik tlenowy może skierować się w inną stronę. When oxygen free radical go this direction, gdy wolny rodnik tlenowy udaje się w tę stronę, then you know what the oxygen free radical become? To wiecie, czym ten wolny rodnik tlenowy może się stać? They become water and oxygen. Może stać się wodą i tlenem. And oxygen free radical suddenly become good things for you. I wtedy nagle ten wolny rodnik tlenowy staje się czymś dobrym dla was. Because you need water. Dlatego, że woda jest wam potrzebna. And at same time you need oxygen. Podobnie potrzebny jest wam tlen. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? Something which can cause cancer and kill you. Coś, co może spowodować raka i zabić was. Can become a good things for you. Beneficial może things stać for się you. Też czymś, co jest dla was korzystne, dobre. Did you know this? Czy wiedzieliście o tym? Now then, what determines this oxygen free radical go this way? Or this way. Co sprawia, że ten wolny rodnik tlenowy może udać się w złą stronę albo w dobrą? If you could control that, gdybyście byli w stanie kontrolować to, you'll be very healthy, to wtedy bylibyście bardzo right? zdrowymi ludźmi. Because we all produce oxygen. Dlatego, że my wszyscy wytwarzamy wolne rodniki tlenowe. But when do you produce most oxygen-free radical? W jakich sytuacjach wasz organizm wytwarza najwięcej wolnych rodników tlenowych? When you're under the emotional stress. Gdy znajdujecie się pod wpływem emocjonalnego stresu. What kind of stress is the worst kind of stress? Jaki rodzaj stresu jest najgorszy? Hatred. Nienawiść. You hate someone. Nienawidzicie kogoś. That's the worst thing you can do. To jest najgorsza rzecz, jaka może się pojawić it, w naszym it życiu. Really destroys you. To naprawdę was zabija. It can make you produce so much oxygen free radical. I powoduje, że wasz organizm wytwarza bardzo dużą ilość tych wolnych rodników. You hate someone. Czujecie do kogoś nienawiść. And you're angry. I czujecie złość. See? That's why God's anger is not real anger, right? To dlatego Boża złość, Boży gniew nie jest takim prawdziwym gniewem. God's anger is an accumulated love. Boży gniew to inaczej taka skumulowana miłość. God has a frustration.
Bóg jest w pewnym sensie sfrustrowany. Because he wants to give love, dlatego, że On chce obdarzyć was miłością. But sinner is refusing love. Ale grzesznik odrzuca tę miłość. And God wants to give Więc love. Bóg nadal robi wszystko, żeby obdarzyć tą miłością. God has no intention to destroy the sinner. Bóg nie ma za zadanie niszczyć kogokolwiek. Nie ma takiej intencji. Dlaczego? Because sinner is already destroying himself. Dlatego, że grzesznik już przecież sam siebie zabija, niszczy. God does not want the sinner to destroy himself. Bóg nie chce, aby grzesznik sam siebie zabił. Let me ask you. Pozwólcie, że zapytam was o coś. But in the Bible, w Biblii, there's so many times God is mad and God says, "I will destroy you." Jest tak wiele różnych fragmentów, w których Bóg mówi: "Zniszczę cię." You read that, right? Czytaliście na pewno takie fragmenty. What does that mean then? Co to oznacza? Co Bóg miał na myśli? Have you ever thought about that? Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym? God loves us. Bóg przecież nas kocha. When we sin, nawet gdy grzeszymy, God will be patient. On jest cierpliwy. God will be waiting. Czeka. When you look at Jesus on the cross, gdy spoglądacie na Jezusa wiszącego na krzyżu, instead of God killing us, to widzimy tam, że zamiast zabić nas, God is paying price with his son's life. Bóg sam zapłacił cenę w osobie swojego syna. You know, this anger is bad for the oxygen for radical. Ten gniew, ta złość jest naprawdę czymś złym w przypadku wytwarzania właśnie, w odniesieniu do wytwarzania tych wolnych rodników tlenowych. When Moses was in the Mount Sinai, on the gdy Mount Sinai, Mojżesz przebywał na górze Synaj, when he was receiving these two tablets of stone, gdy on otrzymał od Boga te dwie kamienne tablice, okay, ten commandments, dziesięcioro przykazań, what was happening down there? Co działo się wtedy na dole pod górą Synaj? Yes, something bad was going on. Coś bardzo złego miało tam miejsce. Okay. The golden calf. Ten złoty cielec się pojawił. People are worshiping the idols. I ludzie zaczęli czcić tego bożka. People are beginning to leave God. Ludzie zaczęli oddalać się od Boga. Terrible thing. To było coś strasznego. And Moses was coming down with the two tablets of stone. A Mojżesz stąpił na dół z góry z tymi dwiema kamiennymi tablicami. Let me ask you this question. Zapytam was o coś. Did Moses know that or he didn't know? Czy Mojżesz wiedział o tym, czy nie? Yes. He knew. Tak, on wiedział o tym, co działo się na dole. God told Moses. Bóg powiedział mu o tym. What is happening? Także Mojżesz wiedział, co tam się działo. And Moses was coming down with these two tablets. Więc Mojżesz schodził na dół z tymi dwiema kamiennymi tablicami. When he came down. I gdy schodził. What did he do? Co zrobił? Yes, he lifted up the stone. Podniósł te dwie kamienne tablice. And he broke it. I rozbił je. Why? Dlaczego? Stress. Because he was angry. Dlatego, że był zły. Bible says Moses was very angry. Biblia mówi, że Mojżesz był bardzo rozgniewany. Moses is just coming down from God, you know. Mojżesz właśnie wracał od Boga. You have to understand what Moses' anger is. Musicie zrozumieć, czym był ten gniew Mojżesza. Moses just met the God. Mojżesz właśnie rozstał, opuścił Boga przed chwilą. God who is love. A Bóg jest miłością. Why did he break the stone? Dlaczego on rozbił te kamienne tablice? I think when he was going to break the stone, myślę, że gdy on miał zamiar rozbić te kamienne tablice, he shouldn't receive that stone. To przecież nie powinien był w ogóle odbierać od Boga tych kamiennych tablic. Right? Do you know what it means? Wiecie, co to znaczy? When Moses saw his people sinning. Gdy Mojżesz widział swój lud, oh, it was a big problem. To spowodowało zawsze jakiś problem. They are breaking all ten commandments. Oni łamali wszystkie dziesięcioro przykazań. If Moses bring this two tablet stone, gdyby Mojżesz przyniósł te dwie kamienne tablice, if he lift up to two tablets of stone, ten commandment, gdyby uniósł do góry te dwie kamienne tablice, in front of their eyes, przed całym tym ludem, na ich oczach, what happens to the people? To co by się stało z tym ludem? They would die. They'll die. Oni zginęliby.
Moses does not want them to die. A Mojżesz nie chciał, aby oni zginęli. Because Moses know. Dlatego, że Mojżesz wie. God loved them anyway. Że Bóg i tak ich kochał. That's why Moses just met the God up in mountain. Mojżesz spotkał się z Bogiem na górze. And Moses know how much God loved them. I Mojżesz wiedział, jak bardzo Bóg kocha ten lud. So Moses says to God. Tak więc Mojżesz powiedział do Boga. Oh God, I cannot show these two Ten Commandments. O Boże, ja nie pokażę im tych dziesięciorga przykazań. Then all of them will die. Dlatego, że oni wszyscy zginą. So please you die. Tak więc proszę, ty umrzyj. As Moses break the two tablet stone. I gdy Mojżesz rozbił te dwie kamienne tablice. You know what is that moment means? Wiecie, co to oznaczało? That is the moment Jesus broke on the cross. To było równoznaczne ze śmiercią Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jesus is ten commandment. Jezus też był rozbity i On też był tymi przykazaniami. God has to be sacrificed. Bóg musiał zostać złożony w ofierze. For the sinners to be saved. Dla grzesznika, aby mógł być oczyszczony ze swoich grzechów. See, Bible is a beautiful book. Biblia jest piękną księgą. So don't think that God, you know, because Bible says God says, oh, I will destroy you. Tak więc nie myślcie, że skoro w Biblii czytamy, że Bóg mówi, że zniszczy ich. Because that's not God's character. To wcale nie musi oznaczać, że taki jest Boży charakter. But then why? Tak więc dlaczego? Bible writes that way. Dlaczego są w Piśmie Świętym takie fragmenty? Have you ever think about that? Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym? See, that was my biggest problem. W moim przypadku to powodowało, że nie mogłem tego zrozumieć. When you look at the cross, gdy patrzycie na krzyż, then you read the Bible. I czytacie Pismo Święte, it does not fit together. To wtedy te fragmenty jakoś nie pasują do siebie. Some place in the Bible, są takie miejsca w Biblii, what Satan did, God says God did it. Które mówią o tym, że to, czego dokonał szatan, Biblia mówi, że tego dokonał Bóg. Let's look at First Chronicle, chapter 21. Pierwsza księga Kronik, rozdział 21. First Chronicle, chapter 21. Pierwsza księga Kronik, rozdział 21. It'll be very interesting. To będzie bardzo interesujące. First Chronicle chapter 21. Pierwsza księga Kronik, rozdział 21. Okay, first one. Wiersz pierwszy. I spoczął Jehoszafat ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców w mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Jehoram, jego syn. Przepraszam, to była druga księga Kronik. Pierwsza księga Kronik miała być, rozdział 21. Wiersz pierwszy. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Okay. Who asked David to number his people? Kto sprawił, że Dawid policzył swój lud? Satan. Szatan. Numbering Israel people was sin. Liczenie Izraelitów było grzechem. Why? Dlaczego? Why was it sin? Dlaczego to zostało uznane za grzech? Because he is dependent upon manpower. Dlatego, że Dawid polegał na ludzkiej mocy, ludzkiej sile. Not being dependent upon God's power. A nie polegał na Bożej mocy. So he numbers his people. Tak więc on liczył swój lud. Okay, we have this, o, dobrze, this teraz many soldiers. Mamy dość dużo żołnierzy. We can win the war. I możemy wygrać wojnę. War was up to the God. A czego oczekiwał od niego Bóg? So, it is Satan deceived David. Tak więc to szatan zwiódł Dawida. Tempted David to number his people. Kusił go, aby Dawid zliczył swój lud. That means Satan separated David from God. To oznaczało, że Dawid, że szatan zdołał oddzielić Dawida od Boga. So David said to Joab. Tak więc Dawid and to the leaders powiedział do Joaba i do dowódców zbrojnego ludu, go number Israel. Idźcie i policzcie Izraela. So they did. I tak zrobili. And a bad thing happened. You know the i coś story. Złego się stało. Znacie tę historię. Okay. Now, the same story is in the 2 Samuel chapter 24. Ta sama historia znajduje się w Księdze Samuelowej w rozdziale 24.
Second Samuel. Druga księga Samuelowa. Chapter 24. Rozdział 24. Look at this. This time this is the other way around. Tutaj wszystko wydaje się być przeciwieństwem tego, co wcześniej czytaliśmy. It says. 24 rozdział. Again, the anger of the Lord. Wiersz pierwszy 24 rozdziału. Potem ponownie rozgorzał gniew Pana was aroused against Israel, na Izraela. And God, tak iż Bóg moved David against them to say, pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: go, number Israel and Judah. Nurze, policz Izraela i Judę. Which one is true? To który fragment w końcu mówi prawdę? Who said David to number Israel? Kto w końcu polecił Dawidowi, aby Dawid policzył Izraelitów? Who made David sin? Kto sprawił, że Dawid zgrzeszył? Who made David go away from God? Kto spowodował, że Dawid oddalił się od Boga? It is God or Satan? Czy to Bóg sprawił, czy szatan? It is Satan. Oczywiście, szatan. No, if it is Satan. Ale jeśli to szatan sprawił, why Bible says, to dlaczego Biblia mówi, God does that? Że Bóg tego dokonał? Why? Dlaczego? Have you ever think about that? Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym? This was the biggest headache I had with the Bible. To przyprawiało mnie o ból głowy. Everywhere is like this. I bardzo często coś takiego ma miejsce. When Israelites sinned against Gdy God, Izraelici zgrzeszyli przeciwko Bogu, who made them sin against God? To kto sprawił, że oni zgrzeszyli przeciwko Bogu? Satan. Szatan. You wanna see? Teraz już rozumiecie? It's the other way around in the Bible. Tak więc są takie pozorne sprzeczności okay, w Biblii. Okay, let's look at Isaiah. Popatrzmy na księgę Izajasza. Isaiah chapter 63. Księga Izajasza, rozdział 63. Verse 17. Wiersz 17. 63 rozdział księgi Izajasza, wiersz 17. Dlaczego dopuściłeś, Panie, że zobaczyliśmy, że zboczyliśmy z Twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed Tobą? And Isaiah is talking to God. Izajasz mówi tutaj do Boga. How come, O God? Jak Ty, Boże? You made us astray from you. Sprawiłeś, znieczuliłeś nasze serca. How come you made us sin? Jak Ty mogłeś sprawić, że my zgrzeszyliśmy? Is that right? Ale czy tak naprawdę is było? This right thing to say? Czy człowiek może powiedzieć coś takiego? It is Satan made Israel sin. To przecież szatan sprawił, że Izraelici zgrzeszyli. Why then prophet Isaiah says God made us sin? Dlaczego więc prorok Izajasz tutaj obwinia Boga, że to on sprawił, że Izrael zgrzeszył? According to biblical fact, według biblijnego faktu, God is making you sin. Bóg sprawia, że ty grzeszysz. You know what? This is a fact. To jest fakt. This is not the truth. Ale nieprawda. Truth is that Satan did it. Prawda mówi, że to diabeł, że to szatan to sprawił. When Satan made people sin, gdy szatan sprawia, że ludzie grzeszą, why prophet is saying, to dlaczego, skoro szatan to sprawia, to prorok mówi, God made us sin, że to Bóg sprawił, że ten lud zgrzeszył. You know, I prayed for this answer long time. Długo modliłem się do Boga, aby dał mi odpowiedź na to pytanie i God, pozwolił rozwiązać ten problem. I'm confused. Boże, ja mam taki zamęt w swoim umyśle z Which tego way is right? Która z tych dróg jest właściwa? Finally answer came. I w końcu otrzymałem odpowiedź. It was a very early stage of my Christian life. To było na początku mojego chrześcijańskiego doświadczenia. About almost 20 years ago. Jakieś 20 lat temu. My children were small. Moje dzieci były małe. And one Sunday, i któregoś dnia, to było w niedzielę, we're going to go to a nice place. Mieliśmy udać się do takiego bardzo ładnego miejsca. I was living near Los Angeles. Mieszkałem wtedy blisko Los Angeles. So there is a very small island, beautiful island out of Los Angeles. I w pobliżu Los Angeles znajdowała się taka piękna mała wyspa. We have to go with on the ferry boat about 3 hours. Musieliśmy się tam udać promem i podróż trwała jakieś 3 godziny.
At that time I was making lots of money. W tamtym czasie zarabiałem mnóstwo pieniędzy. I was wealthy. Byłem bogatym człowiekiem. And I bought two Mercedes-Benz. I kupiłem dwa Mercedesy. One big one. Jeden był duży. And the other one small one. A drugi mniejszy. The small sports car. Ten mniejszy to był taki sportowy Mercedes. You love them, don't you? Podobają się wam takie samochody? I love them. I ja też go uwielbiałem. It looked very sporty. Wyglądał na bardzo sportowy samochód. But you know what? Ale wiecie co? I'm not a sporty looking guy. Ja nie wyglądam na takiego wysportowanego mężczyznę. I look more like a scholarly looking. Wyglądam raczej na takiego nauczyciela, może wykładowcę. I don't look that sport. You agree? Nie wyglądam na jakiegoś takiego wysportowanego faceta, sportowca. But I love the car anyway. Ale pomimo tego uwielbiałem ten samochód. Whenever I rode that car, i kiedykolwiek nim podróżowałem, I didn't feel comfortable. Nie czułem się dobrze w tym samochodzie. Because that car is very sporty. Dlatego, że ten samochód był taki bardzo sportowy. But I don't look sporty. A ja tak nie wyglądałem. So I wanted to look sporty. Więc chciałem wyglądać tak jak ten samochód. So only thing I could think of was, więc pomyślałem sobie, I need very sporty looking sunglasses. Że byłoby dobrze kupić sobie takie sportowo wyglądające okulary przeciwsłoneczne. But my face is not that sporty looking face. Ale moja głowa też nie wygląda na taką sportową głowę. My face is too wide. Ona jest za szeroka. And also sporty to look sporty. I aby wyglądać tak jak sportowiec. You have to have a sort of, you know. Musicie mieć też. But I have a typical oriental head. A ja mam taką orientalną głowę. It's too flat here. I za bardzo płaska z tyłu. It doesn't look sporty. I to nie wygląda na taki typ sportowy. So I felt very uncomfortable whenever I ride a sports car. Więc nie dobrze się czułem, kiedy podróżowałem tym samochodem. But anyway, I wanted to have a very sporty looking sunglasses to help me. Ale mimo wszystko postanowiłem, że kupię sobie takie okulary i one mi trochę pomogą w tym problemie. So I went to the Beverly Hills department store. Więc udałem się do takiego dużego sklepu na Beverly Hills. Yeah, very expensive. To był bardzo drogi sklep i dzielnica zresztą też. And I found one sunglass. I znalazłem jedne takie okulary. It came from Paris. One były wyprodukowane w Paryżu. Very expensive. Były bardzo drogie. One sunglass $750. Jedne takie okulary kosztowały $750. And I tried on. Więc przymierzyłem je. You know, I look kind of sporty. O, teraz wyglądałem w taki sportowy Not sposób. Not bad. Nie, to nie wyglądało źle. So, but I don't like to have a sunglasses on. Ale ja tak naprawdę nie chciałem, nie lubiłem nosić okularów słonecznych. To dla mnie ten so you know what I do? Obraz był zbyt ciemny. Wiecie co zrobiłem? I put on sunglasses only when I am on that Mercedes. Zakładałem te okulary tylko wtedy, kiedy znajdowałem się w tym sportowym Mercedesie. And I love to look at sunglasses. I uwielbiałem oglądać sobie te okulary. And I always clean the lens. I zawsze je czyściłem sobie. Oh, I'm satisfied. Teraz jestem zadowolony. So on that Sunday, i tej niedzieli, we're going to the island. Mieliśmy udać się na tę wyspę. And I put the car under the deck. I wtedy samochód umieściłem na dole tego promu. So I came up above the deck. I następnie udałem się na górę. And it was very nice day. I to był piękny dzień. So I leaned on this rail. I oparłem się o balustradę. Oh, I can see the blue ocean. I mogłem widzieć ten wspaniały, błękitny ocean. And ferry boat is very fast. A ten prom poruszał się naprzód z dużą prędkością. And I enjoyed ocean. I ja tak cieszyłem się widokiem tego oceanu. Clean air. Czystym powietrzem. And I was cleaning my lens. I czyściłem swoje okulary. And my daughter came. I podeszła do mnie moja córka. She was 5 years old. Ona miała wtedy 5 lat. She said, "Dad, pick me up." I powiedziała, tato, I wanna look down the ocean. Tato, unieś mnie trochę, chciałabym zobaczyć, jak wygląda so ocean. I picked her up. Więc podniosłem ją. Przestraszyła się. Then she says, i wtedy powiedziała, Daddy, you like your sunglasses? Tato, czy podobają ci się te twoje okulary? I said, yes, ja powiedziałem, tak, sunglasses. Ja kocham moje okulary. Is this expensive? Czy one były drogie? This is $750. Powiedziałem, $750 kosztowały. My daughter says, a moja córka powiedziała, Then my daughter says, wtedy moja córka powiedziała,
I like to have that on my face. Chciałabym je założyć. So I said, okay. Powiedziałam wtedy, dobrze. Więc ona założyła te okulary na nos. You know, my face is wide, right? Moja głowa jest szeroka. She's 5 years old. A ona miała 5 lat tylko. You can imagine. Więc możecie sobie wyobrazić, jak ona w tym wyglądała. The glass was barely on her. One były za luźne dla niej. Then her sister. I wtedy pojawiła się jej siostra. Way over there. Ona znajdowała się w tamtej strony. Suzy, look at this. Suzy, popatrz na to, wtedy powiedziała so ta dziewczynka. A wtedy Suzy szybko odwróciła głowę. Moje okulary wpadły do wody. Into the ocean. Wpadły do oceanu. $750. My daughter. Moja córka. Didn't know what to say. Ona nie wiedziała, co powiedzieć. Powiedziała. She couldn't even breathe. Nie mogła nawet oddychać. Does she have $750? Czy ona mogła mi zwrócić te $750? No. Nie. There's no way she can pay me back. Nie było żadnego sposobu, aby ona mi mogła zwrócić te pieniądze. Powiedziała. Do you know what she did? I wiecie, co ona zrobiła? Suddenly she decided to pound on my chest. Nagle postanowiłam bić mnie po klatce. You know what she piersiowej. Said? I wiecie, co powiedziała? Why it's your fault, daddy? To twoja wina, tato, to twoja wina. Why did you make me drop? Dlaczego ty sprawiłeś, że ja wrzuciłam te okulary, upuściłam je? It's not my fault. To nie moja wina. It's your fault. To twoja wina. Why she says that? Dlaczego ona tak powiedziała? There's no other way. No other way she can repay me. Ona nie mogła w żaden sposób zwrócić mi tych pieniędzy. But at the same time. Ale w tym samym czasie. She knows. Ona wiedziała. This daddy loves her. Że ten tata kocha ją. Even though it is her fault. Pomimo tego, że to była jej wina. Daddy will say. To tata powie. It's his fault. Że to jego wina. My daughter. Moja córka. Had faith in me. Wierzyła mi. Wierzyła we mnie. See, when you have a faith. A gdy macie taką wiarę. You can say that. Możecie powiedzieć tak. Isaiah had a faith. Izajasz miał taką wiarę. Isaiah knew God loved us. A Izajasz wiedział, że Bóg nas kocha. So even though Satan made Israel people sin. I pomimo tego, że to szatan sprawił, że Izrael zgrzeszył. Isaiah is shouting. Izajasz wołał. Oh daddy, why did you make us astray? O tato, dlaczego ty sprawiłeś, że my odeszliśmy od ciebie? Just like my daughter. Tak jak moja córka. You know what I said? Wiecie, co ja powiedziałem? If I said. Gdybym ja powiedział. You dropped. Ty upuściłaś te okulary. The eyeglass was on your face. To przecież te okulary znajdowały się na twoim nosie. And you turned your face. To ty odwróciłaś swoją and głowę. You dropped. I ty upuściłaś te okulary. It's your responsibility. To ty jesteś za to odpowiedzialna. Am I correct? Czy byłbym poprawny w tym, yes, co powiedziałbym I am wtedy? Correct. Tak. But am I righteous? Ale czy byłbym w tym samym czasie sprawiedliwy? No. Nie. I'm very factual fan. Opierałbym się na faktach. If I say, gdybym tak powiedział. It is your fault. To twoja wina. Do I love her? Czy to oznaczałoby, że ja ją kocham? No. Nie. If there is no love between she and I. A jeśli między nami nie było miłości. Then I would say. To wtedy ja bym powiedział. It is your fault. To twoja wina. But I love her. Ale ja ją kochałem. I never say that. I nigdy tak nie powiedziałem. Even though it was not my fault. Pomimo tego, że to nie była moja wina. Even though it was her fault. Pomimo tego, że to ona zawiniła. You know what I said? To wiecie, co powiedziałem? I gave a hug. Objąłem ją, uściskałem. I embraced her and objąłem ją. I shook her, oh, Suzy. I cały czas się pocieszałem, mówiłem Suzy. I'm so sorry. Tak mi przykro. This is my fault. To moja wina, Suzy. Daddy did wrong. Tato, to ty zrobiłeś źle. Then Suzy says. Wtedy Suzy powiedziała. No, no, it's my fault. Wtedy ona powiedziała, nie, nie, tato, to moja wina. This we call repentance. Coś takiego możemy określić prawdziwą pokutą. Yes. Tak. This is why Bible writes God
did that. To dlatego Biblia mówi, że to Bóg to sprawił. Let me give you another example. Pozwólcie, że pokażę wam kolejny przykład. A Korean couple came to United States. Koreańskie małżeństwo przybyło do Stanów Zjednoczonych. They opened up little grocery store. Otworzyli taki mały sklep. And they had a boy, son. I mieli też syna. And father died with the cancer. Ojciec zmarł z powodu raka. So mother raised the son all by herself. Więc matka sama wychowywała tego syna. And son finally became 16 years old. I w końcu ten syn osiągnął wiek 16 lat. Son wanted to have a car. I ten syn bardzo chciał mieć samochód. So mother bought him a car. Więc matka kupiła mu samochód. So mother said to him, i powiedziała do niego: son, I love you. Synu, kocham cię. Please do not overspeed. Proszę, staraj się jeździć ostrożnie i please, nie przekraczaj prędkości. Please wear the safety belt. Proszę, zakładaj pasy bezpieczeństwa. Please drive carefully. Proszę, ostrożnie musisz ostrożnie jechać tym samochodem. One day son went out. Któregoś dnia ten syn wyjechał he samochodem. Speeded up. I oczywiście przekroczył dozwoloną prędkość. He didn't wear the safety belt. Nie założył tych pasów bezpieczeństwa. He crashed. I uderzył w coś. He killed himself. I zabił się. Policeman came to mother. Wtedy policjant przybył do tej kobiety. Your son had automobile accident and pani syn miał wypadek samochodowy i zmarł. Then mother says, wtedy ta matka powiedziała: did he overspeed? Czy on przekroczył prędkość? Police said yes. Policjant powiedział tak. Did he wear the safety belt? Czy miał założony ten pas bezpieczeństwa? Policeman says, no. Policjant powiedział nie. Then mother says, wtedy ona powiedziała: okay, he should die. Dobrze, on powinien był umrzeć. That's a fact. To fakt. Bible never writes fact. Biblia nigdy nie opiera się na faktach. See, that means mother does not love her son. To oznaczałoby, że ta matka w ogóle nie kochała swojego syna. When there is no love, a gdy nie ma miłości, we write fact. To wtedy tu mówimy tylko o fakcie. When policeman came, ale gdy ten policjant przybył, policeman said, your son speeded. I powiedział, że ten syn jechał za szybko. Your son did not even wear the safety belt. Twój syn nawet nie założył pasów bezpieczeństwa. And mother says, i wtedy matka powiedziała: oh, son, I killed you. O synu, to ja ciebie zabiłam. Why didn't I tell you more? Dlaczego ja bardziej cię nie przestrzegałam? I killed you. To ja cię zabiłam. It's my fault. To moja wina. This is the way Bible writes. To właśnie w ten sposób napisana jest Biblia. See? Now Bible become wonderful book. Teraz Biblia staje się dla was cudowną księgą. Let me give you one more example. Pozwólcie, że jeszcze jeden przykład wam podam. When there is love, gdy istnieje miłość, everything become beautiful. Wszystko staje się piękne. So if you read Bible with love, tak więc gdy czytacie Biblię z miłością, Bible become beautiful. To wtedy ta księga staje się piękna. Love changes everything. Miłość zmienia wszystko. Me and my wife. Ja i moja żona. So I got married. Poślubiliśmy się 4 years ago. 4 lata temu. This is my new marriage. To jest moje nowe małżeństwo. My former wife came back. Moja żona przybyła do mnie. She left again. I znów mnie zostawiła. Okay, that's a sad story. I didn't want to tell you yet. To przykra historia, jeszcze nie chciałbym o niej mówić. So I was alone almost 8 years. Tak więc byłem sam przez jakieś 8 lat. So finally I got married 4 years ago. I w końcu pobraliśmy się 4 lata temu. My wife is very beautiful. Moja żona jest bardzo piękną kobietą. My wife sings very good. I pięknie śpiewa. I really wish that she came and she sang for you. Naprawdę chciałbym, żeby ona tutaj przybyła i zaśpiewała when dla I was. Saw her singing, gdy słucham, jak ona śpiewa. I thought, oh. Mm-hmm. Dopamin. Wtedy dopamina jest wytwarzana. My dopamine went. Mój gen dopaminy ożywia się wtedy. So we got married 4 years ago. Tak więc 4 lata temu znów wzięliśmy ślub. I am a United States citizen. Ja jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych. But she is a Korean citizen. A ona ma obywatelstwo koreańskie. Now it is very difficult. I teraz pojawia się pewien problem. To take her to America. Abym mógł zabrać ją do Ameryki.
Because there are so many people marry false marriage, you know. Dlatego, że jest tak wiele różnych takich nieautentycznych, fałszywych małżeństw. So American government investigate everywhere. Tak więc rząd amerykański wszystko szczegółowo bada. It took 9 months for her get the visa to enter into United States. I aż po 9 miesiącach prób otrzymała wizę do Stanów Zjednoczonych. Aż 9 miesięcy to trwało. So even though we are married. Tak więc pomimo tego, że jesteśmy małżeństwem, we had to be separated for 9 months. Musieliśmy żyć oddzielnie przez 9 miesięcy. Oh, it was difficult. I to było bardzo trudne. I go to Korea every month. Każdego miesiąca udawałem się do Korei. And I stay in Korea for 10 days. I zostawałem tam przez 10 dni. Then I go away from Korea. Następnie wyjeżdżam z Korei. For 1 month. Też na 1 miesiąc. Oh. To było bardzo trudne. After everything's done, tak więc, gdy wszystko już zostało załatwione, we're going to airport together. Wtedy udaliśmy się razem na lotnisko. Very depressing time, you know. To był taki czas pełen depresji. Oh, so sad. Było to takie przykre. So we finally arrived in airport. W końcu dotarliśmy na lotnisko. Oh, during the driving to the airport. A podczas, gdy jechaliśmy na lotnisko, my wife says, moja żona mówiła, honey, I don't want you to go. Kochanie, ja nie chciałabym, żebyś ty wyjeżdżał. And if I say, i gdybym wtedy powiedział, don't you know I have to go? Czy nie wiesz, że ja muszę jechać? Then it's very bad. To byłoby bardzo złe z mojej strony. What do I have to say? Co powinienem był powiedzieć? If my wife says, honey, gdyby moja żona to powiedziała, go. Kochanie, ja nie chciałabym, żebyś ty wyjeżdżał znowu. And I have to say, wtedy musiałem powiedzieć, I'm not going to go. Nie wyjeżdżam. So this is how women talk, right? To w ten sposób rozmawiają kobiety. But many times men does not know how women talk. Ale wielokrotnie mężczyzna nie rozumie, co kobieta so ma na myśli. Says, I have to go. Więc mężczyzna mówi, ja muszę wyjechać. Fact. Opiera się na faktach. And woman goes, ah, a wtedy kobieta mówi, ah, I cannot communicate with this person. Nie mogę się z nim dogadać. But I am pretty good at it now. Ale teraz jest wszystko w porządku. So I says, I'm not gonna go, I'm gonna tak stay with you. Teraz już rozumiem wszystko i mówię, nie wyjeżdżam, zostaję z tobą. My wife knows I'll go. A i moja żona wie, że ja wyjeżdżam. But she liked that better. Ale ona, jej się to bardziej podoba, taka odpowiedź. And so we arrived in the airport. Tak więc przyjeżdżamy na lotnisko. I check in. Wtedy ja sprawdzam wszystko. I have a boarding pass. I mam odpowiedni bilet. She says, I don't want you to go. A on wtedy mówi, nie chcę, żebyś odjeżdżał. I said, I'm gonna stay with you. A ja mówię, dobra, to zostanę z tobą. Am I telling a lie? Czy ja mówię kłamstwo? See, love changes lie to the truth. Miłość przekształca kłamstwo w prawdę. Yes. Tak. Love is something wonderful. Miłość jest czymś cudownym. Then nothing love cannot do, you know? Nie ma czegoś takiego, czego miłość nie mogłaby dokonać. When we love together, gdy kochamy się nawzajem, even though I'm lying, in fact, to pomimo tego, że jeśli chodzi o fakt, to ja mówię kłamstwo, I'm not lying in truth. To w prawdzie ja nie kłamię. Isn't that magical? Czy to nie jest czymś magicznym? See? And then finally we have to say goodbye. I w końcu musimy powiedzieć sobie do widzenia. So I hugged her. Więc ja obejmuję ją I guess, honey, goodbye, I miss i you. Mówię, kochanie, to do zobaczenia, będę tęsknił za tobą. Then suddenly, i wtedy nagle I felt pinch. Ja czuję coś takiego w sobie, jakiś ucisk. Ona mnie chyba uderzyła wtedy. She pinched me. Ona uderzyła mnie, dała mi takiego kuksańca. Uszczypnęła. Tak, tak. Teraz rozumiem. Said, uszczypnęła mnie. Ouch. You know what she said to me? I wiecie, co mi powiedziała? Don't ever come back. Nie wracaj. The woman know what that means, right? Kobiety wiedzą, co to znaczy. So this dumb husband. Tak więc ten taki mąż, który nie chwyta wszystkiego w porę, rozgląda się, wtedy nie wie, o co chodzi. The dumb husband said, oh, I'm ten coming back. Mówi, ja przecież wrócę. Mąż mówi, nie rozumiem, dlaczego ona nie chce, żebym ja wrócił. So I sit in airplane. Więc ja siedzę w samolocie sobie wtedy. Why she doesn't want me to come dlaczego back? Ona nie chce, żebym ja wrócił? Don't be like that.
Nie zachowujcie się w ten sposób. When you read the Bible. Gdy czytacie Pismo Święte. Don't be a dumb husband. Nie bądźcie tacy jak ten nierozumny mąż. Yes. When you love. Gdy kochacie. Many things changes. To wtedy wszystko się zmienia. God loves us so much. Bóg tak bardzo nas kocha. He cannot just tell us the fact. Że on nie może powiedzieć nam tylko o fakcie. When you love each other. Gdy się nawzajem kochacie. Talking about fact alone is no fun. To nie daje wam zadowolenia mówienie sobie jedynie o faktach. When you love each other, gdy się kochacie nawzajem, you want to express your love as strong as possible. Chcecie tak mocno wyrazić swoją miłość, jak to tylko jest możliwe. When you have your little son, gdy macie małe dziecko, małego synka, he loves you, you love your son. I kochacie tego synka. He is 3 years old. On ma 3 lata. He comes to you. On przychodzi do was. And he hits you. I uderza was w głowę. And you say, ouch. I mówicie, ouch. O, oj. Albo oj. And then he ran away. I wtedy on ucieka. And daddy says. I tata wtedy mówi. I'm gonna kill you. Ja cię zabiję zaraz. Love is beautiful. Miłość jest piękna. Bible is not difficult. Biblia nie jest trudną księgą zrozumienia. If you sense the love from the Bible, jeśli odczuwacie z Biblii miłość, Bible becomes so simple, wtedy ta księga staje się taka so prosta, easy. Tak łatwo się ją czyta. Then your gene will be, a wtedy wasz gen będzie pobudzony. Very happy gene. I będzie to See? Bardzo szczęśliwy gen. See? This is why I'm a happy Christian. To dlatego ja jestem szczęśliwym chrześcijaninem. God's anger is wonderful for us. Dla nas Boży gniew jest czymś cudownym. Okay, Moses broke the Ten Commandments. Mojżesz rozbił te 2 kamienne tablice. You know what that means? Wiecie, co to oznacza? Jesus died for the sinners. Że Jezus zmarł za grzesznika. Then Moses prepared the new stone. I wtedy Mojżesz przygotował nowy kamień. From earth. Kamień, który pochodził z ziemi. And second time he went up to see God on Mount Sinai. Następnym razem udał się na górę Synaj do Boga. You know what that means? Wiecie, co to oznacza? The broken Jesus. Że ten złamany Jezus, who came from God, który przyszedł od Boga, is resurrected. On zmartwychwstał. And that's why Moses bring those 2 tablets of stone. I dlatego Mojżesz zabrał te 2 kamienne tablice do nieba, do Boga na górę Synaj. Jesus' death on the cross. Jezus umarł na krzyżu. Jesus' resurrection. Jezus zmartwychwstał. Isn't that beautiful? Czy to nie piękne? Yes, praise the Lord. Chwała Panu. People in this world need to know this from the Bible. Ludzie mieszkający na tym świecie muszą poznać te wartości ukryte w Biblii. It's not that Moses. To nie było tak, że Mojżesz się zdenerwował i rozbił te kamienne tablice. I could not accept that. Ja nie mogę uznać takiego zrozumienia. Bible is book of love. Biblia jest księgą miłości. Book of life. Księgą życia. That's why it is very important to understand Bible right. To dlatego jest tak ważne, abyśmy prawidłowo rozumieli tę księgę. You know, all the other Christian in the Poland. Wszyscy inni chrześcijanie w Polsce. They're waiting for this. Oni czekają na coś takiego. They need this. Potrzebują tego. To have a joy and hope. Aby móc się radować, cieszyć, posiadać moc. Now don't you see now shining light coming from the Bible? Czy nie widzicie teraz tego światła, które emanuje z Biblii? See? This is what God can, how God can transform our genes. To w ten sposób Bóg może przekształcić nasze geny. Beautiful gospel. To jest piękna Ewangelia. Okay, let me just talk to you about this. Jeszcze chciałbym poruszyć przez chwilę ten oxygen temat. Free radical. I wrócić do zagadnień związanych z tymi wolnymi rodnikami tlenowymi. Okay, and that this is gonna be very interesting. I to będzie też bardzo interesujące. Now, this oxygen free radical can go this direction. Ten wolny rodnik tlenowy może udać się w tę stronę. Or this direction. Albo w tę stronę. If oxygen free radical can come this direction. Jeśli ten wolny rodnik tlenowy uda się w tę dobrą stronę, then this will be great. To wtedy będzie to coś wspaniałego. This oxygen free radical is giving, going to give us a new life. I wtedy ten wolny rodnik tlenowy może obdarzyć nas takim nowym światłem. Water and oxygen. Nowym życiem. See? Obdarzy nas wodą i tlenem. Yeah. Water
and oxygen. Woda Wonderful. I tlen. Now, how can you make oxygen-free radical come to this way? Ale w jaki sposób? Jak możemy sprawić, żeby ten wolny rodnik tlenowy udał się tą dobrą drogą? How can you do it? W jaki sposób możecie tego dokonać? To have this oxygen-free radical come to this direction. Aby ten wolny rodnik tlenowy udał się w tą stronę. You see this yellow substance here? Widzicie tutaj tą żółtą substancję? It says SOD. To jest tak zwany SOD. If you have SOD. If you have that SOD, jeśli to SOD, then you can have oxygen free radical come to this direction. Posiadać, to wtedy ten wolny rodnik tlenowy uda się właśnie w tę dobrą to, stronę. To become water and oxygen. I stanie się wodą i tlenem. Instead of destroying your cells and genes. I nie będzie wtedy zabijał naszych komórek i genów. Let me show you SOD a little Pozwólcie, bit że pokażę wam tę substancję SOD. Okay. SOD, right? SOD. Yeah. SOD. What is this SOD? Co to jest? In English, oxygen-free radical, they call it superoxide radical. W języku angielskim wolne rodniki tlenowe to inaczej super wolne rodniki. Okay. SO means oxygen-free radical. SO znaczy wolne rodniki. D means destroyer. A D to inaczej taki niszczyciel, coś co niszczy, uszkadza. In your liver, w waszej wątrobie, there is a special gene. Znajduje się taki szczególny gen. This color gene here, ten kolorowy gen yellow tutaj, gene, ten zielony gen, which produces SOD. To jest gen, który wytwarza ten związek SOD. Actually, scientists call this gene, naukowcy określają ten gen superoxide dismutase. Nazwą superoksydazy dysmutazy. Yeah, dysmutaz. Okay. Bravo. Yes. Uh-huh. Bravo for Swami. Yes. So superoxide dismutase. Tak więc ta superoksydaza dysmutaza. That's your liver cell produce superoxide dismutase. Jest wytwarzana przez komórki wątroby. So your liver is right here. Wątroba jest tutaj po prawej stronie. So and your super SOD gene is right here. I ten gen wytwarzający tę substancję znajduje się właśnie tu. If this gene gets activated, jeśli ten gen jest uaktywniony, then you produce SOD. Wtedy wytwarzacie tę substancję. Then oxygen free radical come toward this direction. I wówczas ten wolny rodnik tlenowy uda się w tę dobrą stronę. How can you make this SOD gene activate? A co możemy zrobić, aby ten gen wytwarzał tę substancję SOD? W jaki sposób jest to możliwe? Co możemy zrobić w tym względzie? Iskra. Iskra jest potrzebna, tak. So iskra is everything. Iskra jest wszystkim. Iskra activate. Iskra uaktywnia. SOD gene. Ten gen SOD. Then SOD is produced. I następnie te SOD jest wytwarzane. Then this oxygen-free radical. I wtedy ten wolny rodnik tlenowy. Come to this direction. Właśnie udaje się w tę stronę. Okay. That's a scientific fact. To jest naukowy fakt. How can you do it in your reality? W jaki sposób przenieść to na rzeczywistość? Okay. W jaki sposób możecie? I told you all the fact now. Teraz powiedziałem wam o fakcie. Now you have to apply this principle. A teraz możecie zastosować tę zasadę w praktyce. In your life. W waszym życiu. Right? How you do it? W jaki sposób można tego dokonać? How can you activate SOD? Jak możecie uaktywnić ten gen SOD? In other words, innymi słowami, how can you receive that iskra? Inaczej mówiąc, w jaki sposób możecie otrzymać tę iskrę? You cannot create iskra yourself. Wy sami nie jesteście w stanie stworzyć tej iskry. Let me tell you my personal experience. Pozwólcie wam, że podzielę się, pozwólcie, że podzielę się z wami moim osobistym doświadczeniem. I had a lot of iskra. Ja mam bardzo dużo iskry. Because when I find that Bible truth, dlatego, że gdy odkrywam takie prawdy biblijne, what does wrath of God means, i kiedy zaczynam rozumieć, czym jest gniew Boży, wtedy modlę się. Then I found the word in the Roman chapter 12, you know. I odkrywam fragment znajdujący się w 12 rozdziale listu do Rzymian i mówię tak. Tak. You know, I fly airplanes so much. Bardzo dużo podróżuję samolotami. And so for the Korean airline, I fly Korean airline a lot.
Bardzo dużo podróżuję koreańskimi liniami lotniczymi. And then I go to Air France. Następnie liniami francuskimi. And United Airlines in America. I amerykańskimi także. So I am a very frequent flyer, you know. Tak więc bardzo często latam samolotami. So airline company really knows and they really say thank you. I wtedy przedstawiciele linii lotniczych naprawdę o mnie dbają, mówią dziękuję. So airline company give me special card. I wtedy oni dają mi taką specjalną kartę. So even though, you know, all my friends in my age, wszyscy moi przyjaciele w moim wieku, they become wealthy men. Oni są bogatymi ludźmi. They were very successful physicians in Korea. Oni są takimi lekarzami, którzy osiągnęli wielki sukces w Korei. So when they fly, tak więc gdy oni podróżują samolotami, they all get into the business class or first class. To wtedy zawsze podróżują pierwszą klasą albo klasą dla biznesmenów. But I still have to travel economy. Ale ja cały czas muszę podróżować tymi niższymi klasami. That's okay. Ale dla mnie to w porządku, nie ma znaczenia. In Korean airline, ale w koreańskich liniach lotniczych, they call my category premium class. Oni tę klasę, którą ja podróżuję, nazywają klasą, która uzyskuje jakąś premię. So I have a premium card. Więc mam taką premiową kartę. So when I go to airport, więc gdy udaję się na lotnisko, even though I am traveling economy class, to pomimo tego, że podróżuję taką niższą klasą, I can check in the first class. To wtedy mogę znaleźć się nawet w pierwszej my klasie. My baggage travels first class. I moje walizki, mój bagaż podróżuje pierwszą klasą. Then in airport there's a lounge. Na lotnisku jest. So I can use airport first class lounge. Co to jest lounge? Poczekalnia, tak? Mogę używać poczekalni, mogę czekać sobie w poczekalni pierwszej klasy. Tak. And so one day it tak was któregoś dnia. It was in San Francisco Airport. To było na lotnisku w San Francisco. There's so many people. Było tam bardzo dużo ludzi. It was very crowded. I tłum znajdował się wówczas na lotnisku. There's about so many people in the economy class. I było bardzo dużo ludzi w tej niższej klasie. Only four people in first line. A tylko cztery osoby w pierwszej klasie. So I lined up at first class. Więc ja sobie usiadłem w tej pierwszej klasie. And there was a Korean airline staff. I tam oczywiście była ta obsługa pracująca w samolocie, koreańska obsługa. She looked like a Filipino. I ta stewardesa, która podeszła do mnie, ona była trochę taka niezadowolona. She wears a Korean airline uniform. Ona nosiła ten mundur koreańskich linii lotniczych. She was watching everything. I obserwowała wszystko. She take care of everything. I troszczyła się o wszystkich. She went over there. Udała się w tamtą she stronę. Around, odwróciła się. And she looked at me. I popatrzyła na mnie. She looked at me. Spojrzała na mnie. Badawczym wzrokiem. And she thought I don't belong to first class. I tak sobie pomyślała, że ja nie pasuję do pierwszej klasy. And she came to me. Więc podeszła do mnie. And she says, i powiedziała: Sir, are you first class? Proszę pana, czy pan ma bilet pierwszej klasy? I said no. Ja powiedziałem nie. Then she says, wtedy ona powiedziała: Are you premium? Czy ma pan ten bilet taki promocyjny? I said yes. Powiedziałem tak. Well, in that case, a w tym przypadku she could say, ona mogła powiedzieć very well, thank you. Dobrze, dziękuję bardzo. She could leave. I mogła odejść. But this lady did not believe me. Ale ta kobieta mi nie wierzyła. Can you show me your premium card? Czy mógłby pan pokazać mi ten bilet? I was angry. A ja odczułem złość. Oxygen free radical. Wtedy wolne rodniki tlenowe zaczęły być produkowane w organizmie. And so I took out my wallet. Więc ja wyjąłem swój portfel. Trying to find that card, the premium card. Starając się znaleźć tę kartę, ten bilet. I couldn't find it. Ale nie mogłem go znaleźć. I'm sweating. I zacząłem się pocić. Getting angry. I złościć się. She doesn't believe me. Ona mi nie wierzy. I am a premium. Przecież you know? Ja mam ten bilet. And she was standing there. Więc ona tam sobie stała spokojnie i like czekała. That. Oh, finally I found it. W końcu to znalazłem. I showed it to her. Pokazałem jej. She says, thank you. I ona powiedziała, dziękuję. And she left. I odeszła stamtąd. Oh, thank you.
Oxygen free radical. Wolny rodnik tlenowy. I don't want to hurt my gene, you know. Nie chciałem zranić, skrzywdzić moich genów. I don't want to kill my T cells. Nie chciałem zabijać moich komórek T. I don't want to have a cancer. Nie chciałem mieć raka. I want to be healthy. Chcę być zdrowy. How can I handle this oxygen free radical? Jak ja mogę poradzić sobie z tymi wolnymi rodnikami tlenowymi? Only way is. Jedyny sposób. Only way is to produce this SOD. Aby jedynym sposobem, aby uwolnić się od tych wolnych rodników, jest odpowiednie wytwarzanie tego związku SOD. I need SOD. Ja potrzebuję SOD. That means. To oznacza. I need. Że potrzebuję. Iskry. Iskry. The moment I was so mad. Wówczas w tej chwili, gdy byłem zdenerwowany. You know, I said. Powiedziałem. Oh God. O Boże. I'm not doing like a Christian. Ja nie zachowuję się teraz jak chrześcijanin. But I'm angry, you know. Ale byłem rozzłoszczony. I already produced too much oxygen. Już w moim organizmie wyprodukowanych było za dużo tych wolnych rodników. I need SOD. Potrzebna mi była teraz ta substancja SOD. So my SOD gene has to be activated. Gen SOD musiał być uaktywniony. Oh God, help me. O Boże, pomóż mi. Please. Proszę. Then i wtedy iskra, iskra pojawiła się. You know what happened to me? Wiecie, co się stało ze mną? God is saying to me. Bóg powiedział do mnie. Sangli, if you are the manager of the Korean airline in San Francisco. Gdybyś ty pracował dla linii lotniczych w San Francisco, dla koreańskich linii lotniczych. Is this lady staff? To czy praca, jaką wykonuje ta stewardesa. Is a good staff or bad staff? Czy ona dobrze wykonuje tę pracę, czy źle, twoim zdaniem? I said dobra. Powiedziałem, ona dobrze ją wykonywała. Then my anger went away. I wtedy ta złość zniknęła. Then you know what God told me? I wiecie, co Bóg mi powiedział? Don't focus on your pride too much. Nie koncentruj się za bardzo na swojej dumie. Always focus on the other person. Zawsze koncentruj się na drugiej osobie. She is a good staff. Ona dobrze wykonywała swoją She pracę. Is doing her duty perfect. Ona bardzo dobrze wykonywała swoje obowiązki. So don't get mad. Tak więc nie złość się z tego powodu. You know what I said to God? Wiecie, co mu odpowiedziałem? Thank you. Dziękuję, Boże. See? This could have been bad memory. To mogło zostać zachowane w mojej pamięci jako takie złe wydarzenie. See, if I was not a Christian. Gdybym nie był chrześcijaninem, I could have said this. To mógłbym wtedy powiedzieć tak. So I walk into the airplane. Tak więc wszedłem do samolotu. I was angry still. I byłem ciągle wściekły. See how much more oxygen-free radical you can produce? Widzicie jak w takiej sytuacji wiele wolnych rodników tlenowych jest wytwarzanych? How much more oxygen-free radical can go that direction? Jak wiele tych wolnych rodników tlenowych w takiej sytuacji może udać się w złym kierunku? Then I walked into airport. Wtedy ja udałem się na lotnisko. Then I met my friend. I spotkałem mojego przyjaciela. So as I sat down in the with friend. Usiadłem sobie z tym przyjacielem. So I'm talking to my friend. Rozmawiałem z nim. You know what? I wiecie co? I met that stinky Filipino. Spotkałem znowu tego cuchnącego gościa z Filipin. Yeah. And this lady did not trust me. Ta kobieta mi nie ufa. I had hard time finding my premium card. I nie mogłem znaleźć tej swojego biletu today, tak długo. Today is bad day. Ten dzisiejszy dzień jest naprawdę fatalny. I'm producing oxygen free radical cały again. Czas mój organizm wytwarzał te wolne rodniki tlenowe. Then I arrived in Korea. Aż w końcu dotarłem do Korei. Then some friend came to me to the airport to pick me up. I przyjechał po mnie mój przyjaciel, aby mnie zabrać z lotniska. I began to talk about the same story. I znowu pojawił się ten sam problem i znów zacząłem mówić o tej samej historii. You know what that Filipino lady did to me? Ty wiesz, co ta kobieta z Filipin mi zrobiła? Oh, I hate her. Ja jej nienawidzę. You are producing oxygen-free radical. Cały czas w organizmie takie osoby wytwarzane są wolne rodniki tlenowe. I to w całym waszym życiu tak się dzieje. There's some Christian do that all their life. Nawet w przypadku wielu chrześcijan coś takiego ma miejsce. Przez całe życie. God is waiting for you. Bóg na was czeka. You have no right to think negatively. Nie macie prawa, aby myśleć w negatywny sposób. God can change your thinking.
Bóg może zmienić wasz sposób myślenia. That's when God gives you the wisdom. To dlatego Bóg udziela wam mądrości. The wisdom is iskra. Ta mądrość to iskra. When wisdom of God come to you, gdy Bóg przychodzi do was, you say, yes. Wtedy mówicie tak. Praise the Lord. Chwała Panu. Your thinking changed. Wasz sposób myślenia zmienia się. That instance in San Francisco Airport. Tak więc to wydarzenie na lotnisku w San Francisco. 3 years ago. 3 lata temu. I'm talking about that in Poland 3 years later. 3 lata później po tym wydarzeniu opowiadam teraz o tym w Polsce. Instead of oxygen free radical. Zamiast mówić o wolnych rodnikach tlenowych. This all give you iskra together. I teraz to wszystko udziela wam iskry. That's why Paul says. To dlatego apostoł Paweł mówi. For those who are in Christ. Dla tych, którzy są w Chrystusie. All things. Wszystko. Consist. All things become good things. Zmierza ku dobremu. So when you are in Christ. Tak więc gdy jesteście w Chrystusie. No matter how bad things happening to you. Bez względu jak złe rzeczy mają miejsce w waszym życiu. If you keep on holding on to Christ. To jeśli trzymacie się mocno Chrystusa. Asking for the wisdom. Prosząc go o mądrość. These bad memories. To wtedy te złe wspomnienia. Stressful situation. Te stresujące sytuacje. All going to turn into good thing for you. Zostaną przekształcone w coś dobrego. Joyful things for you. Coś, co będzie was radować. And that is activating a your to z kolei aktywni wasz gen estrogenów. And make you younger and sprawi, younger. Że będziecie coraz młodsi. Praise the Lord. Chwała Panu. Amen. Amen.